Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Spotykamy się dość rzadko, muszę powiedzieć, z panem prezesem i rzadko rozmawiamy na tematy spółdzielni, Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ubiegłym roku spółdzielnia obchodziła przepiękny jubileusz, 50-lecie istnienia. Zanim rozpoczniemy rozmowę konkretną, bardzo bym prosił pana prezesa o króciutko tutaj opowiedzenie naszym widzom, internautom na temat tego jubileuszu. No faktycznie, może za rzadko się spotykamy, niemniej jednak na pewno dobrze by było przekazać tych informacji na temat działalności spółdzielni znacznie więcej, bo możliwe, że one nie docierają do naszych mieszkańców. No myślę, że tak jak już tu pan wspomniał, w ubiegłym roku, czyli w 1961 spółdzielnia obchodziła swoje 50-lecie istnienia. Powstała w maju w maju 1961 roku. Także, że rok ubiegły właśnie był tą datą, która określała tą granicę 50 lat. No myślę, że na przestrzeni tego czasu działo się wiele spółdzielni, na pewno jest się czym pochwalić. Spółdzielnia zmienia swoje oblicze. Robimy wszystko, aby mieszkańcom żyło się znacznie wygodniej i znacznie lepiej. Dlatego też no, obchody nie były jakieś huczne, były skromne, było tylko podkreślenie właśnie tej daty z udziałem władz samorządowych, jak również naszych władz związkowych, jak i spółdzielczości krajowej. No myślę, że jest to taki element warty podkreślenia osiągnięć, jakie w międzyczasie spółdzielnia zrealizowała. No, mogę tutaj podać, że w tej chwili jesteśmy średniej wielkości spółdzielnią w Polsce, no bo do takich się zaliczamy. Spółdzielnia liczy 75 budynków wielorodzinnych, to jest około 165 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. No, powierzchnia już dosyć znaczna, także administrujemy właśnie tymi zasobami. No, niezależnie jeszcze od tego, że administrujemy zasobami spółdzielczymi, również zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. No, myślę, że tak jak już powiedziałem, robimy wszystko, aby wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem spółdzielni, a tym samym ponoszone przez mieszkańców, były jak najniższe. Wszelkie media praktycznie spółdzielni są opomiarowane, ciepło, woda, budynki zostały praktycznie docieplone już, czyli pełny zakres termorenowacji został wykonany. No myślę, że jest to ze znacznym pożytkiem, a jednocześnie ze znacznymi oszczędnościami dla każdego z mieszkańców naszej spółdzielni. No i przejdźmy teraz do konkretów, panie prezesie. Na początek pytanie dotyczące tych stosunków pomiędzy spółdzielnią Konecką Mieszkaniową a rodziną Tarnowskich, ponieważ część nieruchomości na osiedlu Mieszka I stoi na gruntach właśnie rodziny Tarnowskich. Wiem, że rozmowy się odbywały w tej sprawie pomiędzy zarządem a pełnomocnikiem i jednym z braci Tarnowskich. I proszę powiedzieć, jaki jest finał, jaki jest efekt tych rozmów, jak to się zakończyło? Faktycznie, no jest taka sytuacja, że byli właściciele, jak wszystkim wiadomo, bo było to dosyć szeroko publikowane w prasie lokalnej, myślę, że wszyscy się z tym zapoznali, no niemniej jednak szczegóły tutaj, szczególnie chyba dla mieszkańców tych budynków, które zlokalizowane zostały na terenach odzyskanych przez byłych właścicieli Tarnowskich, no na pewno zainteresują. No, jest taka sytuacja, że wyrokami sądu, które toczyły się na przestrzeni kilku lat, państwo Tarnowscy odzyskali swoje tereny, nie tylko tą część, na którą zlokalizowane są nasze budynki spółdzielcze, dotyczy to trzech budynków na Mieszka I,
ale również cały park, jak również i wiele innych gruntów tutaj na terenie miasta, zresztą nie tylko na terenie miasta, bo i Czarneckiej Góry, i w innych rejonach Polski również. No, mimo że spółdzielnia wybudowała te budynki zgodnie z wszelkimi regułami, czyli mając prawo użytkowania wieczystego, mając zapewnione wszelkie pozwolenia na budowę, nie budowała na dziko, tak jak w niektórych rejonach, że bez pozwoleń i tak dalej. Tu było wszystko z wszelkimi regułami zgodnie z prawem budowlanym, no ale tu na wyroki ostateczne sądów wpływu nie mamy i tak się stało, że również część gruntów, na których Konecka Spółdzielnia budowała w pierwszym okresie swego istnienia, no podlegało, zostało zakwalifikowane do zwrotu dla Tarnowskich. No nie było innego wyjścia, nie mogliśmy mieszkańców pozostawić w takiej sytuacji bez wyjścia. Musieliśmy temat podjąć i za grunty tam około 0,5 hektara w sumie biorąc pod tymi trzema budynkami, no zdecydowaliśmy się, że po prostu zapłacimy, czyli wykupimy te grunty na rzecz mieszkańców. Oddziałowuje to jak gdyby na dwie nasze nieruchomości przy ulicy Mieszka I, mianowicie budynek numer 11, który jest posadowiony na odrębnej działce, która powierzchniowo jest zgodna z zapisami w księgach wieczystych i praktycznie tutaj ten teren pod tym budynkiem już został wykupiony, aktem notarialnym przejęty przez spółdzielcze i posiadamy w tej chwili pełną własność do tego terenu. Nie użytkowanie wieczyste, a własność. Natomiast pozostała jeszcze część gruntu pod budynkami 5 i 7, które część, bo w zasadzie część jest w gestii użytkowania wieczystego, czyli Urzędu Miasta, własnością Urzędu Miasta. No tutaj z racji tego, że do dnia dzisiejszego nie są do końca uregulowane zapisy w księgach wieczystych, nie mogliśmy tego sfinalizować. No niemniej jednak w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. Myślę, że w niedługim czasie zostanie to przez stronę Tarnowskich wyjaśnione i no, będzie można również tę część, że tak powiem, wykupić na rzecz mieszkańców. Panie prezesie, można tak to chyba powiedzieć, że w tej chwili jesteście operatorem telewizji kablowej na terenie miasta Końskie, że tutaj trwa no, pewna rewolucja w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Otóż nastąpiła cyfryzacja. Programy przekazywane są w tej chwili i analogowo, i cyfrowo. Proszę powiedzieć, kiedy wszyscy odbiorcy, wszyscy posiadacze gniazda telewizji kablowej otrzymają ten sygnał cyfrowy? Jakie jeszcze nowości, jakie programy ich tutaj czekają? No, myślę, że tak jak w każdej dziedzinie, również w zakresie telewizji postęp techniczny jest ogromny i w związku z tym, żeby na tym nadążyć, musimy również, że tak powiem, modernizować naszą sieć, nasze studio, które no, w jakiś sposób do tego trzeba dostosować, bo wiadomo, że w zakresie telewizji cyfrowej już odwrotu nie ma, że w pewnym czasie nadawanie programów analogowych zniknie. No i automatycznie będziemy musieli przejść całkowicie na nadawanie cyfrowe. Zabezpieczyliśmy się przed tym i staramy się tak przygotować naszą sieć, aby była zdolna do odbioru w najlepszym, że tak powiem, przekazie tego sygnału cyfrowego, jak również daje to możliwość znacznie lepszych przesyłów w zakresie internetu. Tutaj jest możliwość tutaj polepszenia szybkości nadawania, przesyłania sygnału. Także tutaj również w tej dziedzinie sytuacja zmienia się, zresztą już się zmieniła, a myślę, że w przyszłości będzie to jeszcze bardziej
że tak powiem, odczuwalne przez każdego z mieszkańców. Oczywiście, jeżeli chodzi o sygnał telewizji cyfrowej, praktycznie on jest już w tej chwili dostępny w całej naszej sieci, mimo że ta sieć do końca nie jest jeszcze zmodernizowana, ona w tej chwili jeszcze trwa, jest w trakcie. No myślę, że tak mogę powiedzieć, że w granicach 60% samej sieci jako takiej jest zmodernizowana, pozostałe 40% zostanie zakończone w roku bieżącym. Także z pełnym, że tak powiem, sygnałem będziemy mogli z dobrą jakością przesyłać ten sygnał do każdego zainteresowanego. Oczywiście chcę tu poinformować, że sygnał analogowy jako taki w dalszym ciągu istnieje i czy ci, co się nie zdecydowali na przełączenie telewizorów na sygnał cyfrowy, oczywiście mogą w dalszym ciągu odbierać program w systemie analogowym. Także, że tutaj żadnych zmian praktycznie w stosunku do poprzedniego okresu nie ma. To jedynie oczywiście dla zainteresowanych ten system cyfrowy w tej chwili jest wprowadzany. Myślę, że no, z upływem czasu jeszcze spakietyzujemy, wprowadzimy jeszcze dodatkowe programy. No, w tej chwili już jest chyba około 70 tych programów w systemie cyfrowym. Jest szansa na to, żeby ich oczywiście rozbudowywać, zwiększać, spakietyzować w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie poszczególnych odbiorców. Będziemy starali się, że tak powiem, do tego dostosować. No i wszystko wskazuje na to, że nie pozostaniemy w tyle, będziemy na bieżąco z możliwością odbioru tego właśnie sygnału cyfrowego, co praktycznie już w tej chwili się dzieje. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, panie prezesie, że teraz już będziemy się częściej spotykać i informować spółdzielców, mieszkańców miasta o problemach, o ciekawostkach tych, które się wydarzają w naszym mieście i w spółdzielni, w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. No myślę, że na pewno należy się, należałoby tu jeszcze podkreślić, że z okazji tego 50-lecia spółdzielnia nasza została odznaczona takim medalem za zasługi dla spółdzielczości, co możemy się pochwalić. No, cały szereg gratulacji oczywiście od władz samorządowych, współpracujących spółdzielni, władz powiatowych. No, również bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Od kilku lat spółdzielnia jest wyróżniana takim odznaczeniem gazela biznesu. Myślę, że są widoczne tutaj dwa już w tej chwili, bo to jest w ciągu za dwa lata wstecz. Również za rok 2012 już jesteśmy, wiem, bo mam informację, tym odznaczeniem zostało nam przyznane i w marcu prawdopodobnie będziemy mieli możliwość odbioru już tego. Także, że no jeżeli chodzi tutaj o wyniki ekonomiczne, pragnę zapewnić, że spółdzielnia nie posiadała, nie posiada i nigdy nie ma żadnych zadłużeń, jest wypłacalna w stosunku do swoich kontrahentów. No możemy się tutaj pochwalić również tym, że nie mamy żadnych zadłużeń w stosunku do naszych odbiorców. Oczywiście lokatorzy nam zadłużeni są, chociaż muszę przyznać, że w stosunku do porównaniu do innych spółdzielni, nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale i z kraju, bo takie rozeznanie mam, jesteśmy, że tak powiem, w tej niższej półce zadłużeń. Także, że nie jest ono jeszcze zbyt wygórowane. Oby tylko sytuacja nie pogorszyła się, no, a myślę, że tak będzie. No, robimy wszystko, żeby te działania windykacyjne w naszej spółdzielni nie spowodowały jakichś niepotrzebnych zadłużeń czy obciążeń lokatorów, którzy płacą solidnie, a jest ich znaczna większość i myślę, że byliby niezadowoleni, gdybyśmy właśnie nie robili wszystkiego w tym zakresie, aby te zadłużenia minimalizować do najmniejszych wskazań, także że tego. No myślę, że nam się to w jakiś sposób w przyszłości uda. Chociaż, tak prawdę powiedziawszy, przepisy spółdzielcze
nie pomagają nam. Są w tej chwili, były i są stworzone coraz gorsze przepisy, buble prawne, które, że tak powiem, nie współgrają z poprzednimi ustawowymi zapisami. Wiele kontrowersji powstaje, brak wszelkiego rodzaju, że tak powiem, uzgodnień. Wiele przepisów zostało podważonych przed Trybunał Konstytucyjny, nie są realizowane w tej chwili na bieżąco, no i to nam utrudnia, że tak powiem, bieżącą pracę. Natomiast jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie spółdzielni naszej, odbywa się to, że tak powiem, płynnie, bez zakłóceń, bez problemów. Aby nam tylko nie przeszkadzano, poradzimy sobie w tym. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie, gratuluję pięknego jubileuszu i gratuluję tych nagród, które spółdzielnia otrzymuje, i do kolejnej rozmowy, do kolejnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.